troszkę zdenerwowany, ale bardzo, bardzo ładny. Cześć, to jest Warsaw Spiders. Dziś zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Przenoszeń na antenie. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Nhandu chromatus. I w czasie, gdy będziemy sobie urządzać jego terrarium, to porozmawiamy właśnie o tym gatunku. Nhandu chromatus pochodzi z Brazylii, dlatego opuszczamy na chwilę Europę i lecimy sobie do Ameryki Południowej. Bilecik nie kontroli. Wszyscy kojarzą Brazylię z Rio i słynnego Chrystusa, ale Brazylia to także góry i przede wszystkim piękne zielone lasy deszczowe. I właśnie takie tereny zamieszkuje nasz ptasznik. Jako pająk naziemny w dzień szuka schronienia w wilgotnych, zacienionych miejscach i najczęściej pomiędzy korzeniami drzew znajduje kryjówki, ale potrafi też wykopać sobie norki, w których mieszka. W terrarium także potrafi przekopywać teren, często wyjmuje rośliny z podłoża, a nawet zgniata te, które są delikatne i łamliwe. Zapewniamy mu warunki podobne do tych, które ma w naturze, czyli wilgotność na poziomie 70%, a temperatura w dzień około 27-29 stopni i w nocy mały spadek do 24-25. Terrarium przygotowujemy typowo naziemne, więc musi być szersze i dłuższe i nie tak bardzo wysokie jak dla pająka nadrzewnego. Najpierw dajemy warstwę torfu i wermikulit, dodatkowo jakaś roślinka, u nas jest to akurat trzykrotka, bo dobrze zbiera wilgoć, wprowadza też trochę tlenu do terrarium. W rogu ustawimy miseczkę z wodą, ponieważ ptaszniki chętnie korzystają z takich wodopojów. A też woda paruje, przez co nawilża nam powietrze wewnątrz terrarium. Włożymy też tubę korkową, z której ptasznik będzie mógł sobie zrobić kryjówkę, a Wy możecie użyć na przykład skorupy kokosa albo korzenia. Całość przykrywamy mchem, żeby wyglądało jak takie naturalne runo leśne. Troszkę jak domek hobbita, jak ktoś oglądał. Terrarium dla naszej samicy jest już docelowe i takie będzie wystarczające, ponieważ samiczki dorastają do 9 cm długości ciała, a samce do około 6-7 cm. Filmik z poprzedniego terrarium oczywiście Wam podlinkujemy, gdyby ktoś chciał zobaczyć. Terrarium mamy skończone, więc przełożymy sobie naszą samiczkę. Tutaj widzicie, w jakim terrarium była do tej pory. Była to taka kostka, ale niestety już wyrosła. Samice z tego gatunku żyją do około 20 lat, według niektórych źródeł nawet do 25. Nasza samica jest dopiero subadult, także nie możemy Wam powiedzieć na podstawie własnych doświadczeń, ile może taka samica żyć. A tutaj widzicie samca. Zobaczcie, on już się stawia. Tylko otwieramy pojemnik, a on już, mały agresor, nam się tutaj stawia. Zobaczcie sobie dokładnie, jakie ma duże haki, bo nie wszystkie gatunki mają haki, ale akurat samiec Nhandu chromatusa ma haki i oczywiście bulbusy. Niedługo będziemy mogli też dopuścić sobie te dwa ptaszniki, co na pewno zobaczycie na filmiku. Pająk nie jest trudny w hodowli. Jeżeli Wam się podoba, a dopiero zaczynacie swoją przygodę z terrorystyką, to możecie pokusić się o kupno Nhandu chromatusa, ale pamiętajcie, że ptasznik ten woli się stawiać niż uciekać. Osobniki w większości są agresywne, a dodatkowo wyczesują włoski parzące z odwłoka, więc musicie właśnie o tym pamiętać i być ostrożni. A my Wam jeszcze podlinkujemy, jak liniała nasza samica, bo mamy też taki filmik na naszym kanale. Filmik ten ma już około roku, więc może ktoś z Was oglądał, a jeśli nie jesteś, jeśli jesteście nowi, no to możecie sobie obejrzeć. Nhandu chromatus jest często określony błędnie jako ptasznik białokolanowy, ale nie mylcie się i nie popełniajcie tego błędu, bo ptasznik białokolanowy to nazwa potoczna dla Acanthoscuria geniculata. Ona już nam lekko wychodzi z kadru. Słuchajcie, dajcie nam znać, czy terrarium Wam się podoba, jak Wam się w ogóle podoba nasza nowa seria na kanale Przenoszenie na antenie. Czy jesteście za? Czy Wam się takie filmiki podobają? Zostawcie łapkę w górę, jakieś miłe słówko. A my już się z wami żegnamy powoli. I jeżeli chcielibyście więcej filmów do tej serii, również dajcie znać w komentarzach. No nóżki masz śliczne, chromatusko. O, idzie się pożegnać. O, jeszcze wam nóżką macha. Ale może... Przymknij ją już lepiej, bo... No... Zaraz tu przyjdzie jeszcze się pożegnać bliżej. To i my się żegnamy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Dziękujemy za uwagę, na razie. Pa, pa.